Dość z tego! Proszę! Nie chcę się już bawić! Dość! Proszę, nie czuję się najlepiej! A, kurze, o, co się tu dzieje? Dlaczego tu tak ciemno? Mlesio, cześć! Jak wydostałeś się z klatki? Chodź do mnie! Dobrze, że złapałaś to wcielenie z łasu! No weź sami, jak możesz tak mówić na tego uroczego stworka? On torturuje mnie swoimi kanałami! Psychofan Rainbow Friends! Ojej, i co ja mam z wami zrobić? Może zbudujemy mu labirynt, żeby nie miał czasu na ciebie polować? I co ty na to, koleżko? A ja zrobię najtrudniejsze przeszkody! Cześć wam! Minęło już sporo czasu od naszego ostatniego labiryntu dla chomika. I chętnie poświęcę moje najbardziej odjazdowe tekstury. Czekaj, tekstury? A ja myślałam, że będziemy malować! Wiesz co? A może połączymy nasze pomysły? Postawmy ściany i zróbmy podłogę. I pierwszy pokój gotowy. Wow, su, podoba mi się! Może się przejrzeć. A więc tędy Mlesio wejdzie do labiryntu. O, ile tu miejsca na różne przeszkody! A tu będzie wyjście z pierwszego pomieszczenia. A propos przeszkód, skoro nasz Mlesio lubi Rainbow Friends, to może umieścimy kilka postaci z gry w pierwszym pomieszczeniu. Wytniemy je i włożymy do pudełek. Kurza twarz, genialny pomysł! Dajcie łapkę w górę, jeśli tak uważacie. A, dopadnę cię, glutku! Ty też? Masz jakiś układ z Mlesiem? Wybacz sami, nie mogłam się oprzeć. I ostatni... Gotowe! Okej, ja też cię nastraszę, Suzan! W zejściu musi znajdować się recepcja. Rainbow Friends chyba lubią kolorowe pudełka. Dlatego tak jak w grze dołożymy kilka prostych kostek z niespodzianką w środku. O, sami rozsypałam kulki! Tak sądzisz? No dobra, dawaj go. No weź, postawimy go tu, żeby wskazywał wejście do kolejnego pomieszczenia. Nie, damy tam pompony. O, jakie mięciusie. To żeś ty, zostaw mnie w spokoju. Żarty sobie robisz, Suzan? To mają być te straszne przeszkody? No weź, zobacz ile ich mamy. Psst, ludziska, chcecie zobaczyć coś śmiesznego? Schowajmy zabawkę. Sami, musisz zobaczyć efekty. Okej, fajne pompony. O, Sami, tak łatwo cię przestraszyć, że nie można się powstrzymać. Po prostu się poślizgnąłem, nie jestem cykorem. Niech ci będzie, Herosie. My tu gadu-gadu, a pierwsza część jest już skończona. Czas na kolejną. A to pierwsza przeszkoda dla Mlesia. Sprężynowy tunel. Wow, uwielbiam te tęczowe sprężyny. I w czasie, jak Suzan będzie ją montować, możecie dać nam łapkę w górę. A co z pozostałymi pomieszczeniami, Su? Potem Mlesio wejdzie do labiryntu z rur. Hop! Ej, czemu ta sztuczka nie zadziałała? Do pracy przy rurociągach potrzebny ci super spec Mario! To znaczy Samio! No dobra, jeszcze dokręcić i gotowe, seniorita Bella! Wow, ale super! Mam nadzieję, że Mlesio wyjdzie stąd bez nawigacji, ale i tak muszę wam pokazać tę sztuczkę. Hop! Wow, udało się! I mamy łatwą drogę na górę. Kurczę pieczone, ale zabawa! Nigdzie nie odchodźcie! No dobra, jest bezpiecznie. Mlesio stąd nie wypadnie. Wow, dwupiętrowe pomieszczenie! Poważnie? Ale że co? Nie chcesz, żeby chomik dłużej siedział w labiryncie? Nad tym właśnie pracuję. Potrzebujemy więcej trudnych przeszkód. Ha, ta! I myślisz, że małki gaj to bariera nie do przejścia? Patrz, przejdę to w trymiga! Dajcie łapkę w górę, jeśli też lubicie zjeżdżalnie! Możesz odłożyć wszystko na miejsce? Ja zajmę się mechanizmem. Aha. A, czy ja słyszałem mechanizm? Tak, żeby karuzela się kręciła. Przetestujmy. Aha! O, jest! Działa! Cudownie! Ja tam ciągle uważam, że te przeszkody to za mało. Proszę bardzo, o to mi chodziło. Wystarczy jeszcze przymocować to i trzecia część labiryntu gotowa. Mlesio będzie mógł wspinać się dalej. Panie i panowie, przed wami część czwarta! O, co? Przepraszam, chwileczkę. Jeszcze raz, część czwarta! Dziękuję, dziękuję. Sam ją zaprojektowałem.
Najpierw chomik przejdzie przez potrójny podwieszany most. Pod nim znajdują się ostre kolce. Sami, co ty gadasz? One są mięciutkie. Próbuję stworzyć atmosferę grozy, nie psuj tego. No dobrze. Tak lepiej. Idziemy dalej. Po kręcących się rolkach nasz bohater dotrze do metalowej tarki. To tylko nadruk. Przeszkoda jest zrobiona z tektury. Kurka wodna, Susan, daj sobie do komentarza. O, przepraszam, Sami. Proszę, kontynuuj. W dalszej części Mlesio ominie te cztery ściany i to koniec. Następny w menu? Pokój z podwójnym dnem. Mlesio przejdzie przez tunele, a potem... Tada! A gdzie wszystkie przeszkody? Kto jest mądrym glubkiem? Ja! Sami, dlaczego rozmontowałeś moją konstrukcję? O, no weź! Myślałam, że musisz tam jeszcze położyć podłogę. Widzisz? Patrz, ile dziur. Głuptasie, tak ma być. Mlesio będzie musiał ominąć kostki i uważać, żeby nie wpaść pod podłogę. Jak ty wpadasz na takie pomysły? Kochani, łapka w górę z uznaniem dla Su! Proszę bardzo. I kolejna część gotowa. Naszego chomika czeka nie lada wyzwanie. O kurka, cudowny ten masaż plecków! Hop! Sprawdziliśmy, czy mechanizm działa. I już wystarczy. Mlesio tu dojdzie i wejdzie po drabince na drugie piętro. I wtedy będzie musiał... Hop! Przeskoczyć nad przeszkodami! Hop! Tak jak ja! Chomik przejdzie przez mury. On nie potrafi skakać tak wysoko jak ty. To niech weźmie ze sobą sprężynę. Gdzie się tu widziałem? A, już wiem! Tu jest! Co ty na to, Su? O, jest nam bardzo potrzebna. Wkrótce zobaczymy, jak Mlesio na niej skacze. Sami on nie będzie skakał. Ale to, co powiedziałeś, zainspirowało kolejny pomysł. Wow, Su, trzypiętrowa część? Mam nadzieję, że Mlesio nie ma lęku wysokości. Sądząc po twoim tonie, chciałbyś, żeby tak było. Na drugim piętrze zamontujemy barierki. Susan, Mlesio to mądry chomik. Ta przeszkoda jest dla niego zbyt łatwa. No to ją nieco utrudnimy. Czy to wystarczy? A tu umieścimy coś w stylu ruchomych grzybków. Sami, gdzie wszystkie elementy? Co? Mechaniczne grzyby? Nie rozumiem. Mam tylko te. Proszę bardzo. Świetnie, dzięki. Dobra, jak to miało być? Nie, zróbmy coś innego. Udało się! I potrzebne nam trzy takie grzybki. Kurka wodna, ale super! Ja też mogę coś zrobić. Aha, patrz na to tu. No dalej, jeszcze trochę. Wow, kochani, patrzcie na te odjazdowe ściany. A oto przeszkody. Pomożesz mi je ułożyć, Suzy? Oczywiście. A tymczasem pójdę sprawdzić, co porabia nasz więzień labiryntu. Wstawmy ściankę tutaj, a następnie... Sami, nic się nie stało? Wszystko dobrze? Mlesio znowu to zrobił! Przestraszył mnie O, biedny Sami. Okej, zróbmy mu stracha na wróble. Na pewno się tego nie spodziewa. Cóż, nie będzie łatwo ominąć tych strażników łakoci. O, Suzy, ale fajnie! Podoba mi się! Przetestujmy go już! No chodź tu, Mlesio! Lepiej dajmy mu smakołyki na zachętę. On je uwielbia! Położymy je tutaj. A nie mówiłam? Ale z ciebie cwaniak, Mlesio. Wszystko jest już połączone i możemy zaczynać. W pierwszym pomieszczeniu znajduje się tęczowa recepcja. Cóż, chyba nie spodobały mu się postacie w pudełkach. Czekaj, niech się przyzwyczai. Puszysty Mlesio w puszystych pomponach. Przestraszmy go. Mam nadzieję, że po tym szoku będzie w stanie przejść przez kołowrotek. Jeszcze kawałek? Dasz radę! I Mlesio trafia do tunelu! Hurra! Szybko poszło! O, rurociąg! Starałem się jak mogłem, żeby były pokręcone! Ej, to oszukiwanie! On je ominął! Spokojnie, Sami, to mądry chomik! Przecież o tym wiedziałeś! No dalej, mały jeszcze kawałek! Aha! Świetnie! O, wbija na małpi gajsu! Podoba mu się! I znowu w dół. Ktoś tu chyba musi przejść na dietę. Tam wystarczy, że poćwiczy na tym symulatorze i od razu zgubi kilka gramów. I wspinamy się do kolejnej części labiryntu. O, most się trzęsie. Ja bym się bała. Dobrze, że Mlesio po mnie odziedziczył odwagę. Dalej, mistrzuniu. Na razie idzie całkiem szybko.
a przy tym z gracją. Nawet metalowa tarka go nie powstrzymała. Dobra, dobra, zobaczymy co dalej. Ha? Widzę go! Patrz, patrz! O, jaki uroczy! Ciekawe, o czym myśli. Pewnie o tym, żeby się wydostać i się zemścić na tobie sam. Hello? To ty wymyśliłaś te rury? Słyszałeś, Mlesio? To nie tylko moja sprawka. Ej, uważaj! Prawie wpadł! Jeszcze tylko kawałeczek mały. Dajesz, Mlesio! O, kogoś tu czeka masaż pletków! Sami widziałeś? On jest tym mistrzem! A co było dalej? O, łatwizna! O, sama nie wiem. Na tej sprężynie trzeba być... O, ostrożnym! Widziałeś? Prawie utknęła mu łapka. Tak, widziałem. Czemu się tak stresujesz? On już prawie dotarł do końca. O, uwielbiam, kiedy on się tak wygina. Hej, a ty dokąd? O, nie! Zepsuł nam przeszkodę! Spokojnie, sami potem to naprawimy. O, patrz, postanowiło szukać system. To ci przebiegły chomiczek. Mlesio zbliża się do mety. O nie, ślepy zaułek. Ale udało mu się wrócić na właściwy tor. O, ile tu Rainbow Friends! O nie, I udało mu się! Hurra! Cóż, Mlesio, już mnie nie przestraszysz. Chodź do mnie. Dzięki, że byliście z nami. Dajcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej filmików z chomikiem. I koniecznie powiedzcie swoim znajomym o naszym kanale. Pa, pa!